Dzień dobry, witamy w naszym studio, jestem Tomek, a przed Wami odcinek związany z termosami. Najpopularniejsze marki dostępne w naszym sklepie internetowym, czyli termos marki Termos, Esbit oraz Contigo. Jeżeli jesteście ciekawi tych produktów, zapraszamy na odcinek. W drodze do pracy z pewnością idealnym rozwiązaniem będzie kubek termiczny. A przed Wami kubek termiczny marki Contigo, który występuje w różnych wersjach kolorystycznych, więc panowie i panie będą mieli w czym wybierać. Co ważne, 470 ml pojemności, system blokady AutoSeal, tak, dokładnie AutoSeal, który umożliwia picie jedną ręką. Po prostu naciskamy, pijemy, puszczamy. Płyn się na pewno nie wyleje. Warto wspomnieć, że ten system przez markę Contigo został opatentowany. Następna marka to Esbit. Przed Wami kubek termiczny o pojemności 375 ml. Idealnie spiesza się podczas podróży. Oczywiście też pasuje do każdego uchwytu samochodowego, więc czemu nie? Jeżeli chodzi o termosy, super sprawa na wędrówkę. Esbit posiada dwa kubki w zestawie, jeden, drugi, posiada dwa korki w zestawie, jeden korek automatyczny oraz drugi korek klasyczny. No i przechodzimy do ostatniej marki, marki Termos. Stalowe termosy o pojemności 470 ml oraz 1 litra. Idealne w podróży, można zalać to płynem gorącym, jak i zimnym. No właśnie, pokażę Wam, jak prawidłowo przygotować termos do tego, aby przechowywać w nim gorącą herbatę czy też kawę. Najważniejsze jest to, aby przed zalaniem termosa kawą czy herbatą napełnić go gorącą wodą. Mam tutaj mały przenośny czajniczek, zagotuję wodę, chwilę poczekamy, a do prezentacji użyjemy naszego termosa marki Esbit. Chwilę poczekamy. Woda powoli już osiąga temperaturę 100 stopni. Za chwilę zalejemy termos wrzątkiem. Po co to robimy? Po to, żeby termos, krótko mówiąc, nam się rozgrzał. Ponieważ jak od razu zalalibyśmy kawę lub herbatę, na start ten płyn by się ostudził i o dużo mniej termos utrzymywałby ciepło. Woda zagotowana, bierzemy termos, zalewamy wrzątkiem, zakręcamy i odstawiamy na około 5 minut. Pamiętajcie o tym, żeby zrobić to z każdym termosem, czy też z kubkiem, jakim posiadacie. Nieważne, czy to jest Contigo, termos, czy też Esbit. Taki prosty zabieg, jaki właśnie wykonałem, z pewnością sprawi, że po wylaniu tego płynu, po 5 minutach i zalaniu kawą lub herbatą, ten termos o dużo dłużej będzie Wam trzymał ciepło. W naszej ofercie znajdują się kubki termiczne i termosy o różnych pojemnościach, a co najważniejsze, o różnych kolorach. Oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani tymi produktami, linki do tych wszystkich produktów znajdziecie pod tym filmem. A z mojej strony chciałem zachęcić do subskrybowania naszego kanału, komentowania, lajkowania, odwiedzenia naszego Instagrama, Facebooka oraz do przywalenia dzwoneczek, bo dzięki niemu będziecie na bieżąco z tym, co u nas na kanale się dzieje. Dzięki i do następnego.